Siema, siema widzowie, ja jestem ELZARD i witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pogadamy o przyszłych kosach, które już dawno są, były o nich przecieki, które wejdą do CS-a prawdopodobnie. I będą to 4 kosy, z tego 2 mamy przecieki i teraz sobie o tym pogadamy, czy może to mieć jakiś wpływ na rynek i tak dalej. Tu sobie przeglądareczki użyłem na szybko, żeby po prostu w nie wejść. Zaraz wam je zaprezentuję. No i tylko na szybkim wstępie zapraszam na stronę SkinsMonkey, strona do wymiany skinów. Link do strony oczywiście macie w opisie, wymienicie tutaj swoje skineczki. Strona nie wlicza naklejek w cenę, czyli możecie wyjąć naprawdę fajne krawciki i je sprzedać drożej. Tak samo możecie doładować i macie z kodem ELZARD dodatkowy bonus 35% przy doładowaniu. Bardzo spoko sprawa, bo możecie sobie doładować $200 i macie $70 za darmo. Spoko sprawa na ładowanie pieniędzy na Steama, plus tego tutaj macie darmo $5, jak piszecie mój kodzik, to macie darmo $5 przy wymianie. Spoko sprawa, strona jest naprawdę chyba najlepsza aktualnie na rynku, ja serdecznie wam polecam, plus przypominam o konkursie na koskę, link również w opisie na Keydropie. No i tak, przechodząc już po szybkim wstępie, tak będą wyglądać nasze nowe 2 kosy z 4. Generalnie moim zdaniem te kosy nie są takie najgorsze, wyglądają spoczko, ale to jest oczywiście moje zdanie, podkreślam. Tutaj jakby się przed Doppler prezentował, no okej, dla mnie jest to naprawdę spoczko skiny. I mam taką tylko rozkmineczkę teraz, zaraz sobie ją pokminimy. Bo dodam aż na przykład 4 różne kosy, to jest naprawdę dużo. To się moim zdaniem będzie wiązało z wypadnięciem, oczywiście to jest moja tylko taka teoria, z wypadnięciem z dropu niektórych kos. Teraz tak, wychodzi sort 2, robi się popyt na przykład skrzynki, jest dużo więcej graczy, ludzie chcą mieć kosy, więc kosy stają się taką rzeczą, która jest jakby bardzo pożądana. Skrzynki ciężej dropić i mniej osób je dostaje, bo teraz są za ten level, jest większy popyt na skrzynki i uznajmy niektóre kosy, moim zdaniem, że taki Talon Knife, bo jest starszy, na przykład wypada z właśnie jakichkolwiek skrzynek, że już go na przykład nie będzie. Chociaż to jest zależne tak, że wiecie, że dodają nową skrzynkę i albo będzie, albo nie. No ale jak jest tyle już rodzajów kos i dodają kolejne 4, to może tak być na przykład, że Talon już nie będzie do dropnięcia. Przez co na przykład skrzynki z Talonem mogą sobie polecieć na wartości. Tutaj mam akurat Horizon Case'a, ale na przykład oprócz samej wartości jakby skrzynki, może też taka kosa Talon trochę polecieć. Tak naprawdę Talona w nowych skrzynkach w sumie już również nie ma, jak możemy zobaczyć. Na przykład weźmy sobie na Revolution Case, kurwa w sumie ja pierdolę, przepraszam za gucia. Weźmy sobie na przykład na Fracture Case, czyli skrzynię załamania. Tutaj już mamy na przykład takie kosy i na przykład jakbyśmy teraz dodali 4 te nowe nasze kosy i na przykład usunęlibyśmy na przykład parakordy, czy jak się dokładnie czyta, przepraszam za moje czytanie, albo szkieletony, to jest taka opcja, że one bardzo wylecą. W sumie nawet nie taka opcja. Obstawiam, że rynek by od razu takie coś zadziałał i kosy by wystrzeliły. Oczywiście tutaj nie namawiam do zakupu kos. Jest tylko taka moja teoria na ten temat, bo w sumie nie pojawił się żaden film o tym. Już trochę o tym było wiadomo. Tak teraz sobie zacząłem o tym rozkminać, więc stwierdziłem, że takie coś dla was nagram. Możecie napisać w komentarzu, co wy o takim czymś sądzicie i czy coś może się takiego wydarzyć i tak dalej. I co sądzicie o tych w ogóle 2 nowych kosach z przycieku. Moim zdaniem na plus. Spoczko wyglądają, chociaż już dużo tych kos w CS-ie jest. No pewnie za kilka lat będzie tego tyle nawalone, że to szok. No ale co, wbijajcie na SkinsMonkey, stawcie subika widzowie, no i napiszcie jakiś śmiało komentarzyk. Trzymajcie się, cześć, cześć.